Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie rozświetlone. Jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiaj Jezus mówi o doświadczeniu, które każdy z nas zdobywa w ciągu życia. Że cokolwiek tutaj na ziemi gromadzimy, niszczeje. Że nasze wysiłki, nasze zbieranie to takie zbieranie do dziurawego mieszka. Wszystko z niego się wysypuje. Myślę, że każdy z nas miał to doświadczenie, że nawet ulubiona koszula w pewnym momencie się przeciera, w ulubionych butach robi się dziura, ulubiony telefon w pewnym momencie się starzeje, komputer też i telefon trzeba wymienić, również z samochodem. Wszystko na tym świecie, co nas otacza, przemija. Przemijalność jest doświadczeniem każdego z nas. Im dłużej żyjemy, tym bardziej doświadczamy, przemijamy. Jezus mówi: nie gromadźcie sobie na tym świecie skarbów, gdzie wszystko przemija, ale gromadźcie sobie skarby w niebie. Tylko jak je gromadzić, skoro wszystko przemija? Skoro nie wiemy, jak tam jest w tym niebie. Podpowiedzią może być rozmowa Pana Jezusa z bogatym młodzieńcem, który do Niego przychodzi. Jezus mówi mu: sprzedaj wszystko, co masz i chodź za mną, a będziesz miał skarb w niebie. Jest jedna rzecz na tej ziemi, która nie przemija. Wszystko przemija, ale ta jedna rzecz nie przemija. Moja relacja z Chrystusem. Ona jest gwarancją wieczności. Moja więź, moja bliskość, moja komunia między Nim a mną. To, co się dzieje między mną a Chrystusem, nie przemija. I teraz ten skarb polega na tym, że ja już teraz tą relację mogę budować. Ja już teraz mogę utkwić swój wzrok w Nim, Jego uczynić punktem odniesienia do mojego życia. Nie ten świat, nie to, co przemija, ale Jego, które trwa wiecznie. Wszystko przemija, tylko moja relacja z Chrystusem nie przeminie. Módlmy się, abyśmy wchodzili w coraz głębszą bliskość właśnie z Nim. Amen.